Magda Wilk. Bartek Musiał, witamy w kolejnym odcinku w Room TV News. O czym dzisiaj? Dzisiaj opowiemy przede wszystkim trochę o pechowym starcie polskich załóg w rajdzie Korsyki. Mhm. Opowiemy też troszeczkę o wyścigach i starcie naszej zawodniczki za granicą. W dalekich Indiach, tak? W dalekich Indiach. I o czym jeszcze? O niszowych imprezach, czyli amatorskie sprinty. Tak, no niszową imprezą na pewno nie jest rajd Barbórki, a też o nim porozmawiamy. Na pewno. No to zapraszamy. Trochę liczyliśmy na to, że Kajetan Kajetanowicz i Jarosław Baran powalczą w rajdzie Korsyki, no i powalczyli. Powalczyli przede wszystkim na odcinku kwalifikacyjnym, bo zdobyli pierwsze miejsce. Byli najlepsi i zapowiadało się, że podium w Mistrzostwach Europy będzie należało do zespołu Lotos Rally Team. Natomiast pech nie opuścił zarówno pierwszego dnia... To nie dnia. Jest pech, zła wola zespołu M-Sport, takie jest moje zdanie. Wiesz co, ciężko dwa kapcie nazwać złą wolą. Ale dwa kapcie, znowu się stało to, co się Kubicy stało, czyli naprawdę ja nie widzę tutaj niczego ja się nie dopatruję, to faktycznie, że tak powiem, stracone podium najbardziej boli, tak? Mhm. Natomiast jakby nie było, pierwszy dzień uszkodzona połoś, drugiego dnia dwa kapcie, jeden zapas, no niestety tak wyszło. Druga polska załoga, Alek Zawada ze swoją pilotką Ketty, też niestety... Wybuch silnika. Też mieli pecha. No coś nas, że tak powiem, ten pech trzymał. Natomiast na drugim miejscu ukończył Brian Buffy i Eric Saver Panseri. Wprawdzie to jest francuska załoga, natomiast trzykrotnie mistrzostwie Polski, tak więc można powiedzieć, że trochę, że tak powiem, z nami mają coś wspólnego. Wygrał Francuz Stefan Sarrazin przed Brianem Buffier i Holendrem Kevinem Abringiem. Mistrzem Europy został Fin Espekka Lappi. Kajetan Kajetanowicz ukończył rywalizację na czwartym miejscu, przegrywając z trzecim Craigiem Greenem o 4 punkty. W dniu naszego narodowego święta kierowcy ścigali się w 6. rajdzie niepodległości organizowanym przez Automobil Klub Silesia. Baza rajdu usytuowana była w Sosnowcu. Trasa przebiegała przez Sosnowiec, Mysłowice i Jaworzno. Na starcie zawodów stanęło 45 zawodników, którzy rywalizowali w 7 klasach. Od pierwszego odcinka specjalnego prowadziła załoga Białkowski Oli Chwierowicz w Hondzie Civic i sukcesywnie swą przewagę powiększali. Odcinków specjalnych było 6 i na koniec załoga wygrała z przewagą 26 sekund. O drugą lokatę do ostatniego odcinka walczyły zespoły Kawalec Barańska oraz Dwornik Pochroń. Jeszcze przed ostatnią próbą prowadzili ci drudzy, ale słabszy przejazd sprawił, że Kawalec Barańska wygrali o niespełna 4 sekundy. W pierwszej piątce finiszowali jeszcze Grzebinoga z Gamrzą oraz Kasza z Kubisem. Dziewiątego listopada na torze Żerań rywalizowali zawodnicy w czwartej rundzie Królewski Cup. 7 klas, 52 załogi, świetna zabawa i sportowa rywalizacja. Organizatorzy przygotowali 8 prób czasowych. Najlepiej radzili sobie Michał Ratajczyk z Jędrzejem Szcześniakiem, startujący w klasie gość Mitsubishi Lancer. W klasyfikacji generalnej drugie miejsce zajął Krzysztof Pacholec, a trzecie Dariusz Krupa. Najlepszym kierowcą jadącym w najsłabszej klasie pierwszej był na miejscu 12 Jacek Górniak, który wraz z pilotem Adamem Wywrotkiem jechali Fiatem 126P. A w Lublinie, pod patronatem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, odbyła się konkursowa jazda samochodem. Tutaj startujący zostali podzieleni na 5 klas. W generalnej klasyfikacji wygrał Artur Kulik z Pawłem Persona. Drugie miejsce dla zespołu Piwowarski Jusiak. Trzecie miejsce dla Widomskiego i Bienieka. Aż 61 zawodników stanęło na starcie jesiennego rally sprintu w Tychach. W klasyfikacji generalnej wygrał Piotr Puchałka z Igorem Hallą w Mitsubishi Lancer. Ale my przedstawiamy najlepszych zawodników w najsłabszej klasie. Jadący Suzuki Swift Menderek z Włodarczykiem wyprzedzili Dziedzica z Wincowskiem, a na podium oplasowali się jeszcze Grudka z Gutem. No i teraz powiemy o najbardziej wyczekiwanym polskim rajdzie co roku. Tak. Rajd Barbórka. Dokładnie. 52. edycja tego rajdu, 5-6 grudnia, czyli w Mikołajki, prezent dla wszystkich kibiców sportów motorowych. Ale dla kierowców też. Wiesz co, dla kierowców też, bo tak naprawdę nie chodzi tutaj do końca o odcinki specjalne, bardziej chodzi o to, żeby dać frajdę z jazdy kibicom, którzy zazwyczaj bardzo tłumnie przyjeżdżają.
3 odcinki, w tym jedna nowa próba, STW Center, a do tego oczywiście OS Karowa, czyli pani Karowa gości najlepszych zawodników. Magda Wilk się pojawi? Wiesz co, podobno samochód już jest praktycznie zrobiony, więc mam nadzieję, że tak. No jakby nie wyobrażam sobie nie startować w tym rajdzie. Dlaczego? Dlatego, że od kilku lat tak naprawdę pojawiam się na nim regularnie. Mogę być twoim pilotem? Nie, ponieważ licencji. Dziękuję, że pytasz. Nie mam licencji, nie mogę być pilotem, ale zrobię tę licencję, na pewno. Pojedzie. Już niebawem. Ale to oznacza, że nie będzie któregoś odcinka specjalnego, który był w ubiegłym roku. Tak, na przykład w zeszłym roku był Rembertów, natomiast w tym roku tego nie będzie. Czy wiesz co, fajne jest to, że znowu baza rajdu będzie na Autodromie BMW, tak? Wcześniej był Stadion Narodowy, z jednej strony ciekawostka, widowiskowo, tak? Natomiast jakby myślę, że bardziej wracamy na BMW. Tak? Dobrze. Tak czy inaczej, warto się pojawić. Bilety warto już, z tego pojawić. Co wiem, już na Panią Karową można zdobywać. Dokładnie. Piąty, plus szósty. Na odcinki oczywiście. We Wrocławiu odbyła się 8 runda rajdowych Mistrzostw Wrocławia. Tę rundę wygrał Krzysztof Jachna przed Marcinem Łasiszem i Tomaszem Jarosińskim. Przed nami jeszcze jedna runda rajdowych Mistrzostw Wrocławia. No to teraz będzie ekstremalnie. W Mysiadle odbyła się 4. edycja mazowieckiego Wrak Race. Jak to w większości tego typu wyścigach, wysłużone samochody nie mogły być droższe niż 1000 zł i nie mogły być to samochody terenowe. Na szutrowym torze najlepiej radzili sobie Sławomir Langiewicz z Witoldem Jeziorkiem, którzy zajęli pierwsze miejsce, na drugiej pozycji Wojtek Błudnik z Markiem Płóciennikiem, a na trzeciej Dariusz Domasiewicz z Anną Domasiewicz. Najlepszą kobietą Justyna Tomaszewicz. Serdecznie gratulujemy. Automobil Klub Opolski był za to organizatorem KJS Krapkowice 2014. Na starcie ponad 40 kierowców ścigających się w 5 kategoriach. Każdy miał do przejechania 9 prób czasowych. Najlepszy czas osiągnął zespół Mariusz Żmuda, Maria Małek. O niespełna 6 sekund wyprzedzili oni drużynę Jan Cebula, Radosław Chmielewski. Na trzecim miejscu zameldowali się Szpunar i Polak. KJS-owo ścigano się również w Dolnośląskiej Lidze Rajdowej. To była 5. runda tej rywalizacji, a zawodnicy stanęli na starcie w 5 kategoriach. Do przejechania 3 pętle, a najszybciej je pokonał zespół Marcin Żarnowski, Wojciech Ozga. Tuż za nimi finiszowali Pawarski Chorąży oraz Zelek Zelek. Przenosimy się do Ornety, a tam kolejny cykl sprintów na lotnisku w tej miejscowości. Na starcie 38 zawodników, 5 klas i jak wszędzie, świetna zabawa. W klasyfikacji generalnej po 4 przejazdach wygrał duet Markiewicz-Majewski przed Gęstwickim z Feliksiakiem i Landasem Łachem. Kolejna szansa na ściganie w Ornecie 30 listopada. Trzecia eliminacja WRT Extreme Cup odbyła się w Proszowicach. Trasę stanowił 3-krotnie pokonywany odcinek, który dzięki pogodzie okazał się bardzo śliski i wymagający. W klasyfikacji generalnej zwyciężyła załoga Rafał Biernat z Andrzejem Zamełą w Citroenie Saxo. W klasie pierwszej zwyciężył Marcin Śladowski z Łukaszem Kozieniem w Fiacie 126P. Klasa druga należała do załogi Stawarz Hejmo w Fiacie Seicento, a trzecia do zwycięzców generalki. W klasie czwartej zwyciężyła ekipa Pekala Kozień w Renault Clio, a w piątej załoga Komenda Durbas w Mitsubishi Lancerze. Automobil Klub Toruński zorganizował 4. rundę rajdowych samochodowych Mistrzostw Torunia Allcop Rally Cup 2014, która odbyła się na torze rajdowym Poligon. 32 załogi na starcie, 10 przejazdów i 1 zwycięzca. Został nim Dawid Struence. Ten weekend mogliśmy też świętować sukcesy Gosi Rydes. Tylko 3 sesje kwalifikacyjne, więc nie znała toru, ale ostatecznie zajęła w pierwszym wyścigu 2. miejsce, w drugim wyścigu 6. miejsce i w trzecim wyścigu 4. miejsce, czyli całkiem nieźle można powiedzieć. Co całkiem nieźle, bo tak naprawdę nowością było to, że te polówki mają kierownicę po prawej stronie, więc punkty odniesienia są myślę, że troszeczkę inne. Raz, że po prawej stronie, tak. 2 inny samochód, no bo ona jeździła Volkswagenem Golfem, tutaj był Volkswagen Polo Air Cup. Tak, więc 1.4 TSI, 180 koni, więc tak naprawdę No i brakowało jej podobno pushpasa, sama tak, tak. Do tego się przyznała.
113 zawodników pojawiło się na torze Poznań w Przeźmierowie na szóstej rundzie kryterium Super OS. Kierowcy ścigali się na czterech próbach w sześciu klasach. W klasyfikacji generalnej podium zdominowały samochody Mitsubishi Lancer Evo, kierowane przez Michała Ratajczyka, Jacka Sobczaka i Jacka Wituckiego. Najszybszą kobietą była Kamila Kusterka-Łumczak, jadąca Subaru Imprezą, która zajęła 58 miejsce. A w Gostyni odbyła się czwarta, ostatnia runda cyklu Super OS. W decydującej rundzie nie brakowało walki i emocji. Poznaliśmy zwycięzców w poszczególnych klasach i tak. Artur Urbanowski wygrał w klasie drugiej, Jakub Strzelczyk w klasie trzeciej, Mateusz Rozynek w klasie czwartej, a Piotr Wójcik w klasie piątej. Zostajemy jeszcze na zachodzie naszego kraju, ale jesteśmy na północy. W Szczecinie, również na torze kartingowym, odbyła się ósma runda Pucharu Autoklubu Szczecin. W czterech kategoriach rywalizowało ponad 20 zawodników. Każdy miał do przejechania 6 prób. Najszybszy był Jacek Szymkowiak, który wygrał o 0,04 sekundy z Bartoszem Wesołkiem. Na podium pojawił się również Łukasz Sosnowski. To już wszystko w tym odcinku w Rom TV. News. Jak co tydzień prezentowaliśmy Wam to, co wydarzyło się w miniony weekend i jak co tydzień prosimy o to samo, czyli... Subskrypcja kanału na YouTubie. Subskrypcja kanału na YouTubie. Wstaw to tym razem. Wstawiłem ostatnio, już nie czepię się mnie aż tak mocno. Poza tym zachęcamy do tego, żebyście polecali nasz kanał wszystkim swoim znajomym i oczywiście lajkowali nasz profil na Facebooku. Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz a propos profilu na Facebooku. Oprócz tego, że zalajkujecie, też dodajcie, tu gdzieś będzie w lewym, prawym górnym rogu waszym, obserwuj, żebyście wiedzieli wszystko, co dzieje się na naszym fanpage'u. Za dzisiaj dziękujemy. Bartosz Musiał. Magda Wilk. Do zobaczenia. Światło zgasło. Idziemy. 3, 2, 1. Proszę. To jest spódnica, Bartek. Ogarnij się. To jest spódnica. Sukienka. Nie miała góry, był tylko dół. Spódnica.